Ciąść do pociągu, ale nie byle jakiego, tylko zatrzymującego się w radnicy będzie teraz łatwiej. Województwo Lubuskie realizuje projekt Rail Blue, poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a województwem lubuskim. Zrównoważony rozwój mobilności transgranicznej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu to główne, ale nie jedyne cele programu. W gminie Krosno-Odrzańskie właśnie ruszył pilotażowy program. Przez kolejnych 6 miesięcy będzie realizowane darmowe połączenia autobusowe na trasie Krosno-Odrzańskie-Stacja Kolejowa-Radnica. To ponad 20 połączeń dziennie w jedną stronę i tyle samo w drugą. Autobusy dowożące podróżnych już jeżdżą. Przez pół roku uruchomimy taki dowóz autobusów, autobusem mieszkańców. Na początku, bo chcemy to zrobić już od marca, na początku do radnicy, po to, żeby, żeby ludzi przyzwyczaić z powrotem do podróżowania pociągiem. To jeździłby, pociągi przez, jeździłby ten autobus przez całe krosno do radnicy. Bezpłatne przewozy realizuje przewoźnik PKS Zielona Góra. Najpierw połączenia autobusowe z Krosna Odrzańskiego na dworzec w Radnicy, a już wkrótce będą to także autobusy na dworzec kolejowy w Krośnie Odrzańskim. Trzeba jednak poczekać, aż połączenie Zielona Góra-Krosno-Gubin w końcu ruszy. Uruchomiliśmy też w ramach tego projektu połączenia, które będą dowoziły autobusowo pasażerów zarówno do stacji w Szklarce Radnickiej, jak i też tutaj na dworzec w Krośnie Odrzańskim. Stacja kolejowa w Radnicy jest położona przy linii kolejowej 273 na trasie Wrocław Główny Szczecin Główny. Każdego dnia przejeżdża przez nią 10 par pociągów Polregio. Koszt uruchomienia tego pilotażowego programu Rail Blue wyniesie prawie 750 tysięcy zł i jest w 85% finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.